No jak Patryk, oceniasz pierwszy sparing, te dwa sparingi w jeden dzień z Mielcem? Na pewno to nie są mecze, które mogą na dzień dzisiejszy coś ocenić i pokazać, w którym miejscu jesteśmy, bo to chyba nie o to chodzi. Na pewno dwa pierwsze mecze polegały na tym, żeby bardzo dużo biegać, zgrywać się, żeby ta piłka się ruszyła i zaczęła chodzić i żeby funkcjonowała między nami jak najlepiej. Widzisz różnicę w grze z poprzedniego sezonu? No mówię, na razie trudno jest cokolwiek powiedzieć na temat gry, bo chodzi przede wszystkim o to żeby dużo biegać. Myślę, że na założenia taktyczne i inne przyjdzie jeszcze na to czas. Jesteś zadowolony ze swojej postawy w dzisiejszym sparingu? Ja myślę, że tak. Bardzo dobrze mi się biega, nie mam żadnych problemów, żadnego zmęczenia na razie nie czuję, więc myślę, że to bieganie, które mieliśmy przez ostatnie półtora tygodnia, to procentuje i starczy się na resztę sezonu. A jak oceniasz grę swojego konkurenta, czy współpracownika na pozycji Torira Olafsona, nowego zawodnika? Ja myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawy chłopak i widać, że ma już za sobą bagaż doświadczenia. Bardzo, bardzo dobry, rozmaicony repertuar rzutowy. Myślę, że na pewno będziemy fajnie się uzupełniali